Kamenik, ale wciąż nie może oddać skutecznego strzału. Grają bardzo ambitnie. Za ambicje na pewno należą im się duże brawa w tym meczu, ale za chwilę może drużyna z Kielc stracić drugiego gola, bo groźnie zapowiada się kontratak Zagłębia. Ilian Micański jest teraz z lewej strony boiska. Uwaga, jest 2-0 dla Zagłębia Lubin, proszę Państwa. Szymon Pawłowski strzelcem drugiego gola dla drużyny Zagłębia. Przepiękne uderzenie pomocnika Zagłębia. No i w tym momencie chyba wszystko jest już jasne. Rzeczywiście Korona postawiła wszystko na jedną kartę. Mieliśmy taką sytuację, wyrzut z autu. Tu mamy powtórkę strzału Pawłowskiego, gdzie bardzo dobrze przymierzył. Miał sporo czasu, żeby przygotować sobie ten strzał, ułożyć piłkę, ułożyć cały...